Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu zajęć poświęconych tematyce z obszaru ekonomii i przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że zajęcia te są dla Was źródłem inspiracji do dalszych poszukiwań, a także okazją do rozwoju. Słowem wstępu przedstawię Wam się. Nazywam się Małgorzata Strzyż-Beściak, jestem psychologiem. Na co dzień prowadzę twórcze warsztaty dla dzieci i młodzieży, dla dzieci w Waszym wieku i nieco młodszych. Podczas dzisiejszych zajęć poruszymy zagadnienie reklamy, a dokładnie jej aspekt psychologiczny, czyli to, w jaki sposób reklama na nas wpływa, jak reklama na nas oddziałuje, jak to się dzieje, że reklama nakłania nas do kupna danego produktu. I mam do Was pytanie. Czy ktoś dzisiaj spotkał się z jakąś reklamą? Nie chodzi mi konkretnie o przedstawienie treści tej reklamy, ale gdzie się z nią spotkaliście? Mhm. W telewizji. W telewizji, dziękuję. W radiu. W radiu, dziękuję. W gazetach ciągle jest o Nowej Galerii Rzeszów. Mhm. I dzisiaj też się spotkałeś z taką reklamą, tak? Mhm. Na billboardzie. Nie, już nie wiem. W internecie, na każdej stronie internetowej wyskakują takie różne takie niezbyt interesujące reklamy. Tak, wyskakują okienka reklamowe, kiedy chcemy połączyć się z daną stroną czy z danym portalem, tak? Także tak jak wymieniliście reklamę telewizyjną, reklamę radiową, reklamę na billboardach, reklamę w internecie. Czyli możemy generalnie stwierdzić, że reklama do nas dociera z bardzo różnych stron, jest bardzo dużo tej reklamy w dzisiejszym świecie, tak? Powiedzcie mi, jak myślicie, czy reklama jest skuteczna, czy reklama rzeczywiście nakłania nas do kupna produktu, który jest reklamowany? Według mnie tak, ponieważ my ciągle częściej widzimy tą reklamę i poznajemy nowe zalety tego produktu i chcemy go kupić. Reklama musi być dobra, bo ponad 50% reklam jest takich, że one niespecjalnie nakłaniają, bo albo są jakieś takie w ogóle nie nakłaniające, nie przedstawiają dobrze tych, albo są jakieś, tak jak koleżanka powiedziała, drobnowate. Reklamy muszą być kolorowe i nowoczesne, żeby nam się podobały. Ale czy uważasz, że reklamy są skuteczne, że faktycznie nakłaniają nas do zakupu, że kupujemy produkt, który reklamują? Tak. Moi drodzy, jest jeszcze jeden fakt potwierdzający skuteczność reklamy. Jak prawdopodobnie wiecie, reklamy angażują duże nakłady finansowe. Bardzo duże środki pieniężne są wydawane na reklamy. Po pierwsze na zaprojektowanie takiej reklamy, później na stworzenie jak gdyby nośnika tej reklamy, czy to filmu, który będzie później puszczany jako reklama w telewizji, czy to stworzenie plakatu reklamowego, prawda? Później koszty emisji takiej reklamy też są bardzo duże. Także jeżeli generalnie firmy i przedsiębiorstwa wydają duże pieniążki na reklamę, to wydaje mi się, że raczej oczekują zwrotu tych pieniążków, zatem sądzą i mają takie doświadczenia, że reklama jest skuteczna. Dzisiaj główna część naszych zajęć zostanie poświęcona technikom, sposobom, które są stosowane w reklamach, które mają nas nakłonić do zakupu produktów. Chciałabym, żebyście zwrócili szczególną uwagę właśnie na te techniki, ponieważ waszym zadaniem dzisiaj warsztatowym będzie stworzenie skutecznej reklamy, jakiego produktu i jaka to będzie forma reklamy, dowiecie się nieco później. Natomiast chciałabym, żebyście w tej swojej reklamie zastosowali różnego rodzaju techniki, które dzisiaj poznamy. Zanim jeszcze przejdziemy do technik, chciałam z Wami szybciutko omówić samo pojęcie reklamy. Pojęcie reklamy wywodzi się z języka łacińskiego i tłumacząc na język polski, reklama to znaczy informować o czymś, wskazywać na coś, świadczyć o czymś, głośno mówić. I kiedy przeanalizujemy już same te słowa, samo to znaczenie, to możemy je pogrupować jak gdyby na dwa aspekty i wyłonić tutaj funkcję informacyjną reklamy, która informuje nas o produkcie, o tym, że na przykład można zakupić taki długopis, że ten długopis jest długopisem plastikowym, jest to długopis jednorazowy. Jest to informacja, są to fakty o tym długopisie. Druga funkcja reklamy, funkcja nakłaniająca, już jak gdyby
występuje do nas zupełnie innym przekazem. Wtedy dowiedzielibyśmy się o tym długopisie, że jest to najlepszy długopis, że jest to wyjątkowy długopis, że każdy powinien posiadać taki długopis. Nawet jeżeli akurat teraz nie potrzebuje, to na pewno kiedyś będzie w sytuacji, w której będzie go potrzebował, także koniecznie musi go kupić, prawda? Czyli dwa aspekty reklamy, dwie funkcje, funkcja informacyjna i funkcja nakłaniająca. Tak jak już powiedzieliśmy, reklama jest formą płatną, prawda? Bo żeby została wyemitowana reklama danego produktu, to trzeba taką reklamę opłacić od jej stworzenia po jej emisję. I dodatkowo reklama jest formą bezosobową, ponieważ nie zwracamy się tutaj bezpośrednio do jednej osoby z tą reklamą, ale do szerszego odbiorcy. Poza tym reklama wykorzystuje różnego rodzaju media, żeby dotrzeć do tej szerszej grupy odbiorcy. Jeżeli chodzi o te media, już dzisiaj o nich powiedzieliście, jest to na przykład telewizja, radio czy internet. Moi drodzy, teraz pytanie znowu do was. Jak myślicie, kiedy powstała reklama? Kiedy spotkaliśmy się z pierwszą formą reklamy, patrząc na naszą historię? Może ktoś inny jeszcze ma jakiś pomysł? Około XX wieku. Około XX wieku. Nawet w starożytności na targu się tylko u nas najgładsza skóra. Aha, czyli już cofnęliśmy się do starożytności. Wtedy, kiedy powstawały filmy. Czyli jednak troszeczkę później sądzisz niż w starożytności, tak? Ja sądzę wtedy, kiedy wprowadzono handel, bo ludzie krzyczeli, nawet jak niewolników się reklamowało na przykład, to też. Słuchajcie, ja myślę, że to jest bardzo dobry trop z tym handlem, czyli w momencie, kiedy pojawił się handel, kiedy pojawiła się jakakolwiek wymiana towarów, wtedy też pojawiła się reklama. Może nie w takich formach jak dzisiaj, ale byłoby to tak, jak już wspomnieliście tutaj, na przykład nawoływanie na ulicy, informowanie, że możemy sprzedać dany towar albo wymienić go na inny. I moi drodzy, pierwsze wzmianki o reklamie, o jakiejkolwiek formie reklamy pojawiły się już około 5000 lat temu. Odnaleziono taką reklamę zapisaną na glinianych tabliczkach. No 5000 lat temu było to już bardzo dawno, prawda? Także reklama ma bardzo długą historię i chyba musi być skuteczna, skoro przetrwała aż do dziś. Pierwsza akcja promocyjna, moi drodzy, czyli akcja promocyjna, na przykład kiedy jesteście w supermarkecie, robicie zakupy, podchodzą do was ładnie ubrane panie i proponują wam próbki różnego rodzaju produktów, żebyście je skosztowali, a później kupili ewentualnie całe opakowanie albo polecili komuś innemu. Moi drodzy, taka pierwsza akcja promocyjna, odnotowana akcja promocyjna, odbyła się już w XII wieku we Francji, kiedy to panowie wyszli sobie na rynek Starego Miasta i częstowali przechodniów kubeczkami z winem, po czym informowali, że jeżeli chcą skorzystać jakby dalej z tego trunku, zapraszają do określonego lokalu. No oczywiście wtedy ten trunek już był w formie odpłatnej i im udostępniany. Co dalej? Pierwsza reklama w formie drukowanej pojawiła się niedługo po wynalezieniu druku, zaraz po tym, jak została wydrukowana pierwsza Biblia. Czyli już możemy tutaj też stwierdzić, że reklama rozwijała się bardzo prężnie, ponieważ kiedy tylko pojawiły się jakieś nowe, dostępne formy, z których mogłaby skorzystać, to jak najbardziej bardzo szybko z nich korzystała. Później niedługo po tym, jak upowszechniona została komunikacja radiowa czy telewizyjna, pojawiła się reklama. Jakiej reklamy nam tutaj brakuje, która jest dzisiaj chyba najbardziej popularna? Reklama internetowa. Tak, oczywiście, reklama internetowa. No, dzisiejszy użytkownik, czy to internetu, czy telewizji, właśnie najczęściej spotyka się z reklamą w internecie jednak. Moi drodzy, dzisiaj mamy mówić o skutecznej reklamie, czyli skuteczna reklama to jest ta, która potrafi sprzedać produkt, który reklamuje, tak? Zgadzacie się? Moi drodzy, chciałabym, żebyście teraz obejrzeli pewną reklamę i będę miała później do was pytanie odnośnie tej reklamy. Thank you.
just a nice move. Yeah, but it don't look too right to all you space girls about the rock. That space girls beginning in Omaha. Space girls beginning in Omaha. Nice move. Yeah, but it don't look too right to all you space girls about the rock. Oh, please. Moi drodzy, miałam wam zadać pytanie, czy ta reklama wam się podobała, czy nie. To może zapytam inaczej. Komu się nie podobała? Chłopcy, tutaj, wy zgłaszaliście się? Komu reklama się nie podobała? Była głupia i obrzydliwa. Moi drodzy, a jak myślicie, czy aby reklama była skuteczna, to powinna nam się podobać, czy niekoniecznie? Powinna nas zainteresować. Zainteresować. A zapytałam, czy powinna nam się podobać, czy nie? Raczej tak, bo jeśli nam podoba się reklama, to tak częściowo w podświadomości podoba nam się też towar i chętnie go kupujemy. Jest w tym dużo prawdy. Czyli jeżeli reklama się nam podoba, darzymy równie pozytywnymi uczuciami produkt, który jest reklamowany i dlatego chętnie go kupujemy. Ale często jest też tak, że kiedy produkt nam się nie podoba, irytuje nas, denerwuje nas, także zwraca naszą uwagę, zapamiętujemy go i być może kiedyś, kiedy będziemy w sklepie ze zwykłej ciekawości, właśnie kupimy ten produkt i go spróbujemy. Także o tym, czy reklama jest skuteczna, czy nie, nie świadczy to, czy reklama nam się podoba, czy nie. Natomiast tutaj koleżanka powiedziała bardzo cenną rzecz. Reklama musi wzbudzić nasze zainteresowanie. Zobaczcie, moi drodzy, tutaj jest taka piramidka, która jak gdyby charakteryzuje skuteczną reklamę. Po pierwsze, reklama musi zwrócić naszą uwagę. Musimy na nią spojrzeć. Na przykład, weźmy sobie za przykład reklamę telewizyjną. Kiedy oglądamy telewizję, prawda, leci blok reklamowy, to albo go przełączamy, albo w tym czasie jemy kolację, odrabiamy zadanie domowe, piszemy SMS-a, robimy 100 różnych rzeczy, prawda? Także żebyśmy faktycznie oglądali tą reklamę, to musi ona nas zainteresować. Po drugie, musi wzbudzić nasze zainteresowanie. Bo jeżeli nie wzbudzi naszego zainteresowania, nie będziemy chcieli wiedzieć, co dalej będzie w tej reklamie, prawda? To wtedy przełączymy tą reklamę, bądź skupimy się na jakimś innym elemencie naszej rzeczywistości. I po kolejne, czyli po trzecie, powinna spowodować chęć posiadania tego produktu. No na przykład, jeżeli w reklamie widzimy piękną kobietę z pięknymi, puszczymi włosami, która reklamuje szampon, prawda? No to my też chcemy być tacy piękni jak ta kobieta i chętnie kupimy ten szampon. Albo na przykład, kiedy w reklamie ktoś oferuje nam długopis na wszelki wypadek, czyli taki od sytuacji niespodziewanych, nieoczekiwanych, to być może też będziemy chcieli posiadać taki produkt, bo nigdy nie wiadomo, co nam się może przydarzyć, może faktycznie kiedyś ten długopis będzie nam potrzebny. Czyli albo reklama musi odpowiedzieć na te potrzeby, które faktycznie mamy, albo powinna wzbudzić w nas potrzeby, czy uświadomić nam, że kiedyś możemy czegoś potrzebować i może powinniśmy to kupić. I jeżeli faktycznie kupimy ten produkt, to możemy z pewnością powiedzieć, że reklama była skuteczna. A teraz już, moi drodzy, przechodzimy konkretnie do tych technik czy trików reklamowych, o których wam mówiłam. Skuteczna reklama powinna zapadać w pamięć i wyróżniać się. Spójrzcie na tą reklamę, prawda? Od razu naszą uwagę przykuwa ten brakujący fragment mostu. Zanim jeszcze zauważymy, że tam brakuje kawałka mostu, już nas coś niepokoi, już nam coś nie pasuje i faktycznie ta reklama koncentruje naszą uwagę i wzbudza zainteresowanie. Powoduje to, że jej się przyglądamy, tak? Ktoś chce coś tutaj dodać? Reklama może mieć też coś charakterystycznego, na przykład piosenkę, słowo, tak jak jest kalgonu, dłuższe życie każdej pralki to kalgon. I my to pamiętamy i się tym interesujemy i kupujemy kalgon. Tak, to bardzo cenne i zdecydowanie się z tym zgadzam. Natomiast jeszcze do tego wrócimy, jeszcze będzie inna piosenka, być może też wam wpadnie w ucho. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę na to, że reklama powinna zapaść nam w pamięć, czymś się wyróżniać, może czymś nas zaniepokoić, czymś nas zaintrygować.
Mhm. Moi drodzy, fajnie jest też, kiedy w reklamie dzieje się jakaś historia. Na przykład, kiedy mamy reklamę w telewizji, prawda, występują jakieś postacie, jest jakaś fabuła, coś się dzieje, chcemy wiedzieć, jak dana sytuacja się zakończy. Tak samo może wyglądać historyjka obrazkowa. Jak myślicie, co się dzieje na tym obrazku? Kawa jest studzienką kanalizacyjną. Tak, dokładnie. Tutaj mamy poranek w jakimś mieście. Kawa znajduje się w studzienkach kanalizacyjnych. Ku zaskoczeniu mieszkańców i kusi nas wspaniałym aromatem, prawda? Kiedy spoglądamy na te obrazki, od razu się zastanawiamy, co tutaj się dzieje. Ważna uwaga jeszcze. Jeszcze ktoś chciał coś dodać? Że ludzie mogą tak bardzo chcieć tej kawy, że aż może im się wydawać, że to jest ta kawa. W studzienkach i we wszystkim. No słuchajcie, mogą być różne interpretacje. Ten obrazek, te trzy obrazki są na tyle niedookreślone, że każdy może sobie, prawda, na swój własny sposób zinterpretować te obrazki, tak aby do niego jak najbardziej docierały. I to też jest pewna z technik reklam, że prezentuje ona nam przekaz nie do końca określony, tak żebyśmy mogli sobie dopowiedzieć pewne elementy, które będą nam jak najbardziej odpowiadały. Co więcej, w reklamach, czy to graficznych, czy to na przykład filmowych, warto wykorzystywać obrazki, fotografie, nie obrazki rysunkowe, ponieważ badania dowiodły, że fotografie są bardziej wiarygodne i bardziej przekonywujące, a tym samym no, lepiej przekonują do produktu i czynią produkt bardziej wiarygodnym. Mhm. W reklamach warto także przedstawić problem i jego rozwiązanie. Ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, ogląda tą reklamę pewna gospodyni domowa, która bardzo dba o swoje toalety, swoje łazienki, które są zawsze czyste. No ale patrzy na taką reklamę, tutaj jest też przedstawiona czysta toaleta, po czym w specjalnych warunkach okazuje się, że tam jest mnóstwo bakterii. No i ta kobieta czuje się zaniepokojona. Co w tej sytuacji mam zrobić? Nagle pojawia się super rozwiązanie. Świetny Domestos, który tak wyczyści tą toaletę, że w zasadzie bakterii żadnych tam nie będzie. Prawda? Także jest nakreślony problem, jest nakreślone rozwiązanie. No nie pozostaje nam nic innego, jak tylko kupić ten, skoro my też mamy taki problem. A tu, moi drodzy, inny sposób przedstawienia tego samego tematu. Czego to jest reklama? Mhm. A która z reklam wam się bardziej podoba, pierwsza czy druga? Mhm. Moi drodzy, druga reklama jest na pewno przedstawiona w sposób zdecydowanie bardziej kreatywny. Natomiast kreatywne przedstawienie reklamy niesie ze sobą pewne zagrożenia. Jak myślicie, jakie? Wyobrażenie sobie w realnym świecie takich osób. Może nam się nie spodobać. Słuchajcie, taka reklama może nam się nie spodobać, jak każda inna reklama, ale możemy jej po prostu nie zrozumieć, prawda? Ktoś się może skupić na tych potworkach, mogą mu się wydać atrakcyjne i to będzie dla niego klucz całej reklamy, a w ogóle nie zwróci uwagi na produkt. Także jeżeli produkt jest dobrze znany, jeżeli już widzieliśmy kilka reklam z nim i tylko popatrzymy na znaczek, powiedzmy, tego Domestosa i już wiemy, co to jest za reklama, tak? To wtedy można później kolejną reklamę zrobić bardziej kreatywną, bo ta marka już jest rozpoznawalna. Natomiast jeżeli wprowadzamy nowy produkt bądź mało znany, to zdecydowanie się na kreatywną reklamę jest zawsze bardzo ryzykowne. Dobrze, moi drodzy, a teraz dopasowanie. W przypadku na przykład reklamy telewizyjnej, kiedy reklamujemy określony produkt, bardzo ważne jest to, aby reklamowała go też właściwa osoba, co czyni produkt bardziej wiarygodnym. Jak myślicie, kto powinien reklamować kolię z diamentów? Ta pani w białym stroju. Ta pani w białym stroju, Marilyn Monroe, piosenkarka, aktorka. Moi drodzy, piosenkarki, aktorki są to osoby bywające w wielkim świecie, które powinny znać się na modzie, dlatego jeżeli taka pani Marilyn Monroe będzie reklamować kolię diamentów, no to ona jest jakby wiarygodnym autorytetem, który może świadczyć o tym, że ta kolia jest jak najbardziej właściwa, odpowiednia i warto ją kupić. Kto powinien reklamować odkurzacz? Ten pan po środku. A dlaczego? Ponieważ bardziej przypomina takiego pana, który jest biznesmena. A co ma wspólnego biznesmen z odkurzaczem? No,
No, chodziło mi o to, że ten pan może sprzedawać różne artykuły RTV AGD. Mhm, i że się będzie znał na tym, prawda? Tak bardziej od strony technologicznej. Dokładnie, słuchajcie, no gospodyni domowa też mogłaby się znać na odkurzaczu, ale może nie tyle na odkurzaczu, co na odkurzaniu, prawda? A pan, ekspert, być może technolog, zna się na dodatkowych funkcjach odkurzacza, bo kiedy kupujemy odkurzacz, to też zwracamy uwagę, żeby miał filtry antyalergiczne, żeby był odpowiednio cichy, prawda? Także interesują nas dodatkowe jakieś elementy. No to pytanie prawie że retoryczne. Kto powinien reklamować ciasteczka? Gospodyni. Tak, gospodyni domowa, jeszcze do tego, która akurat w trakcie nagrywania reklamy coś sobie gotuje, kucharzy, jest jak najbardziej wiarygodna. Mhm. No i moi drodzy, i później. Przy reklamie pudliszek mamy panią Magdę, która nie dość, że jest gospodynią domową, zna się na gotowaniu, to dodatkowo jeszcze wymyśliła reklamę dla tych gołąbków, które są później sprzedawane. Reklamę pasty do zębów. Pastę do zębów reklamuje stomatolog. No, kto lepiej zna się, prawda, na odpowiednim dbaniu o higienie, o higienę jamy ustnej, aniżeli pani dentystka. Reklamę szamponu Marta Żmuda-Trzewiatowska ze swoimi pięknymi, puszystymi włosami. No jak najbardziej świadczy o tym, że szampon jest skuteczny, prawda? Moi drodzy, często w reklamach mamy także porównanie z konkurencją, czyli że powiedzmy Domestos jest lepiej czyści toaletę, aniżeli zwykły środek do czyszczenia. Że proszek do prania OMO jest lepszy niż zwykły proszek, prawda? Powiedzcie mi, dlaczego stosuje się określenie zwykły proszek, zwykły batonik, a nie na przykład, że Mars jest lepszy od Snickersa, a Snickers od Marsa? Dlatego, żeby była większa wartość sprzedawcza. Dlatego, że później mogłoby być w innej reklamie, że to nieprawda i że lepszy jest Snickers od Marsa. Mhm. Po pierwsze, rynek reklamowy stałby się polem walki. Po drugie, byłaby to okazja do nadużyć, do nieuczciwej konkurencji. Dlatego bezpiecznie jest właśnie stosować określenia zwykły proszek, zwykły środek czyszczący. Tutaj mamy także reklamę Veroni Mineral. Już dzisiaj nie zdążymy sobie jej obejrzeć, ale tutaj też jest porównanie wody mineralnej, smakowej wody Veroni Mineral do zwykłej wody smakowej, prawda? Zwykły proszek, zwykła woda, tak jest bezpieczniej. Mhm. Reklama generalnie powinna być konstruowana w języku korzyści, czyli reklama powinna mówić potencjalnemu klientowi, co dany produkt może mu dać. I zobaczcie tutaj, mamy reklamę płynu PUR. Jedna kropla płynu kosztuje tylko 1 grosz, całkiem niewiele. Za tą jedną kroplą możemy zmyć aż 15 talerzy, całkiem dużo. Zobaczcie, mamy też pokazany efekt. Prawda? Mamy brudny talerz, jedna kropla puru i talerz jest czysty. Poza tym jest to też taki komunikat dla leniwych. Jeżeli komuś się nie chce już tego czytać, prawda, to przynajmniej sobie popatrzy, czyste, brudne kupuje. Mhm. Moi drodzy, tutaj widzę, że od razu założyliście reklamę Biedronki. To a propos żartu i humoru. Tak jak już tutaj wcześniej koleżanka stwierdziła, jeżeli wykorzystujemy żart czy humor w reklamie, hasło reklamowe danego produktu jest bardziej nośne, łatwiej je zapamiętujemy. Obejrzyjmy sobie teraz tą reklamę. A w jakim punkcie kariery widzi się pani za 5 dni? W surówce jakiejś, a może jakaś ciepła posadka w zupie byłaby? Widzę, że pani nie ma żadnego doświadczenia. Ale to dobrze. Potrzebujemy kogoś świeżego z otwartą głową. Produkty z Biedronki polecają się na pierwsze i drugie danie. Moi drodzy, czy korzystanie z żartów w reklamie jest stosowne w każdej sytuacji? Czy są jakieś zagrożenia? Widzicie jakieś zagrożenia, niebezpieczeństwa? Na przykład jak reklamują, to mogło być w pieczarkach, mogły być muchomory. Dzieci, które to oglądają, mogą sobie wyobrazić, że sałaty w ich domu mówią. I to fantastyczny świat, nie realistyczny.
Słuchajcie, wpływ reklamy na dzieci to jest zupełnie odrębny temat, ale tutaj też koleżanka ma dużo racji. Natomiast jeżeli wy będziecie na przykład w swojej reklamie stosować żart, zwróćcie uwagę na to, żeby żart był zrozumiały dla grupy klientów, do którego jest adresowana reklama. Bo prawda, język młodzieżowy jest inny, młodzież ma inne żarty aniżeli osoby dojrzałe, aniżeli osoby starsze. Osoby z nadmorza mają inne żarty aniżeli osoby tutaj z Podkarpacia, prawda? Także warto znać jakby tło społeczne grupy, do której adresowana jest reklama, jeżeli już chcemy skorzystać właśnie z walorów wykorzystywania poczucia humoru w reklamie. Moi drodzy, i to już myślę, że ostatni film, jaki dzisiaj obejrzymy czy usłyszymy, muzyka. Tak jak koleżanka powiedziała, nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy, zaczynamy sobie nucić różnego rodzaju hasła reklamowe w różnych sytuacjach dnia codziennego, które nam gdzieś tam wpadły do ucha, bo melodia była chwytliwa bądź znana. Znałem człowieka. Źródło w lesie, radość niesie na łęczu wiarki moc. Na łęczu wiarka, aż pić się chce. Nie wiem, czy zauważyliście, że wtedy ostatnie dźwięki był wkomponowany tekst aż pić się chce, aż pić się chce. Nie wiem, czy to było dobrze słychać, ale moi drodzy, myślę, że niektórzy z was będą po wykładzie nucić, aż pić się chce. Dobrze, teraz jeszcze tak szybciutko przelecimy, czyli tak, w reklamie, jeżeli mówimy o osobie, która reklamuje produkt, często wykorzystywany jest autorytet, czyli lekarz, stomatolog, pielęgniarka, prawda, gospodyni domowa, jeżeli mówimy na przykład o gotowaniu. Często też wykorzystywany jest autorytet organizacji. Na przykład na produktach dla dzieci często znajdujemy informacje, że dany produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Często też w reklamach spotykamy się z opinią zadowolonego użytkownika. To znaczy prowadzone są na przykład wywiady, w trakcie których zwykli mieszkańcy wypowiadają się na temat tego, czy dany produkt był dla nich odpowiedni i jakie korzyści dla nich z tego wyniknęły. Także często w reklamach pojawia się tak, że wszyscy już to mają i to wzbudza w nas taką potrzebę kupna danego produktu, bo my jeszcze tego nie mamy. Tak było na przykład z hasłem Mamby. Wszyscy mają Mambę? Dokładnie. Moi drodzy, jeszcze tak na koniec powiem wam tylko, że reklama jakby nie jest jedynym działaniem, którego zadaniem jest jak gdyby sprzedaż produktu. Reklama stanowi jak gdyby jeden z elementów szerszych działań, działań marketingowych, których celem jest korzystna wymiana gospodarcza, korzystna wymiana z punktu widzenia sprzedawcy, który sprzedaje swój towar za odpowiednią cenę tak, żeby zarobić i z punktu widzenia kupującego, który kupuje towar, którego potrzebuje i z którego jest zadowolony. Moi drodzy, to za wykład wam bardzo dziękuję. Zaraz przejdziemy do części warsztatowej.